Drodzy Państwo, a przed Wami dzisiaj gość specjalny Podtlenku Biznesu, reprezentujący przede wszystkim samego siebie oraz Teatr Nowy w Łodzi. Jego styl wyjściowy to aktor, jego rekord zawodowy jest tak przepastny jak dziura budżetowa. Dodatkowo jest lektorem i prawnikiem, ale nie trawnikiem. Przed Państwem Konrad Kondor Michala! Cześć, 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 cześć. Witam wszystkich, siema, siema. Jestem dzisiaj gościem, ale to ja zabieram pierwszy głos. Moimi dzisiejszymi gospodarzami są Bartek Janiszewski, wspaniały pilot z brodą i jeszcze obok niego również gość z brodą, taki gruby, więcej o nim raczej nie powiem. Ja jestem aktorem i będę dzisiejszym gościem odcinka. Dziękujemy i to by było na tyle dzisiaj. Cześć. Tak, halo, a ja dziękuję wam bardzo za to, że przyszliście i tak naprawdę... Kończymy, dzięki. Bo flet mnie zwyzywał. No, na razie, cześć. To co, jedziemy? Dawaj. Podtlenek Biznesu Podcast. Porady dla przedsiębiorców. Poczucie humoru. Przykłady i anegdoty. A na program zapraszają Bartek Janiszewski i Daniel Marczak. No witam, witam serdecznie w 8 odcinku naszego podcastu, który nagrywamy w 2 tygodniu maja. Bardzo miło mi jest powitać Konrada Michalaka, który tak naprawdę z nami już bardzo wiele przeżył i doświadczył. No i oczywiście współprowadzącego Daniela Marczaka. Dzień dobry, uszanowanie. Witam was serdecznie. No i dzisiaj tak naprawdę myślę, że porozmawiamy znowu na freestylu, bo to jest taka formuła, która jest dla nas interesująca, ciekawa i chyba najlżejsza i najlepsza, w której się sprawdzamy, ale oczywiście wokół biznesu, no i przede wszystkim wokół sceny kulturalnej, w koło aktorstwa i prawa tak naprawdę, no bo tym wszystkim się zajmujesz i pamiętam, jak poznaliśmy się na planie naszego filmu, który kręciliśmy już chyba ze 2 lata temu. Znaczy, jaki wąs mu został do dzisiaj. to pamiętam właśnie to, że pomiędzy wszystkimi nagraniami jeszcze bardzo mocno uczyłeś się i tak naprawdę wysyłałeś pracę i w ogóle robiłeś wszystkie takie rzeczy, które sobie pomyślałem, o ja pierdzielę, ja bym tego nie ogarnął, już na pewno nie o 1 w nocy. No i dzisiaj, jak się spotkaliśmy, to powiedzieć to samo. No, jak siedziałem do 4 rano i coś tam edytowałem, to myślę, no ładnie, czyli się absolutnie nic nie zmieniło, jesteś tak samo zapracowanym człowiekiem. Tak, ja już parę lat temu przyjąłem zasadę w swoim życiu, że człowiek jest stworzony do multitaskingu, czyli tak naprawdę nudnym jest prowadzenie jednej ścieżki życia, tylko... Warto po prostu imać się różnych rzeczy, różnych zajęć i kombinować na różne sposoby. No ale multitasking, przynajmniej tak jak ja się uczyłem, to jest taka, przynajmniej w jednym momencie się tego nie da wykonywać wszystkiego naraz, no bo to absolutnie jest trudno robić, no oczywiście poza rozmową i piciem soku, natomiast to strasznie też kosztuje dużo energii umysłowej, z tego co ja przynajmniej doświadczyłem. Myślę, że to jest już zaleta ewolucji. Z czasem się dostosowujesz i z czasem się przystosowujesz po prostu do tego. Staje się to dla ciebie naturalne. Ja nie lubię robić jednej rzeczy w jednym czasie. Lubię robić kilka. Nawet jak mam jakieś poważniejsze, większe zadanie, jak chociażby jestem tuż przed premierą spektaklu w teatrze, to wolę i tak wieczory poświęcać na robienie czegoś innego, może żeby się trochę oderwać. Z jednej strony to też jest praca dla mnie, ale relaksuję się przy tym, dlatego że ja w swoim życiu po prostu robię to, co lubię. Nie robię rzeczy, które ktoś mi każe zrobić. Oczywiście poza, można tutaj się kłócić, bo jeżeli mam pracodawcę i pracodawca mi wyznacza zadania, tak, no to niby ktoś mi każe, ale robię to z przyjemnością i nie chwytam się rzeczy, które sprawiałyby mi jakąś przykrość albo których nie chciałbym zrobić. A może ty jesteś nadwydajny mentalnie? Słyszałeś o czymś takim? Nie słyszałem, ale pewnie mi odpowiesz. Dokładnie. No ogólnie wzięło się z tego, że Bart kupił mi książkę Jak myśleć mniej. I tam ogólnie pani psycholog, francuska taka, rozkminia temat ludzi nadwydajnych mentalnie, których bania pracuje, jak się okazuje, trochę tak jak moja, czyli że to jest, wiesz, non-stop orka, nie? Czyli tam jest na przykład jeden z, bo to jest terapeutka i jeden z pacjentów opowiada,
w jaki sposób on myśli na co dzień. Przyjeżdża do babki na, wiesz, pierwsze spotkanie terapeutyczne, podjeżdża na parking i od razu zastanawia się, kurwa, który to jest jej samochód? Pewnie ta mała mikra. Nie, może to Tico, nie? A pewnie, no dobra, idzie dalej, wiesz, patrzy, a tam domofon. No i dlaczego jej napis jest innym pismem niż reszta? Pewnie dołączyła to później. Ciekawe, czy gdzie była wcześniej, wiesz, wchodzi i tak dalej, jakby od razu rozkminia takie rzeczy, dużo przewiduje, ci ludzie są trochę właśnie przewrażliwieni na bodźce, no i są ewidentnie prawo półkulowi, czyli myślą bardziej tak, wiesz, humanistycznie, wzniośle, aniżeli logicznie. Ale ty jesteś taką hybrydą trochę. Być może. A czy to była ta pierwsza książka, którą przeczytałeś po krzyżakach w podstawówce? Nie, jeszcze był o psie, który jeździł koleją. Aha, to już dostrzegam twoją drogę. Wiesz co, może jest w tym trochę prawdy, chociaż myślę, że... A krzyżaki to o pająkach jest? Tak. O nic innego cię nie podejrzewałem. Cieszę się bardzo. Tak, pewnie trzeba wytłumaczyć słuchaczom, że znamy się kilka lat, więc pozwalamy sobie na takie uszczypliwości. Tak, zwłaszcza, no czasem wchodzę mu do wanny, to prawda. Tak, zwłaszcza potem jak widziałem stand-up Daniela, to już myślę, że mogę sobie pozwolić na wiele. Tak, to już myślę, że potem obnażę. Już gorzej nie będzie. Zdjął nachę, pokazał dupę i po prostu to żeby dupę, nie? Tą maseczkę jak się zakłada, pokazywałem. Najgorsze jest to, że to można w internecie znaleźć też. Można, tak, ale nie polecam. Nie, no ja o multitaskingu słyszałem tyle i o tym, że ludzie po prostu dużo myślą i no to jest prawda, pytanie tylko, czy to znowu nie jest wymysł naszych współczesnych czasów, tego tłumaczenia tego, że cały czas ten telefon wibruje, że cały czas ktoś na fejsie pisze, cały czas dzwonimy i trudno odróżnić pracę od codzienności, czyli po pracy, no bo wiecznie jest ktoś, kto może coś do ciebie powiedzieć, coś zagaić i powiedzieć, dobra, czekaj, to zadzwonię, bo mam fajny deal albo cokolwiek innego. I to znowu może ten multitasking z tego wynika, że kiedyś w fabryce czy gdziekolwiek indziej było tak, że pracowałem 8-16, wychodziłem i koniec. Po robocie była po prostu piwko czy, nie wiem, orka w polu i tyle. No ale wiesz, no, jeszcze dzisiaj wetnę, bo multitasking, a przebodźcowanie informacją i tak dalej, to wydaje mi się mogą być dwie rzeczy. I w dawnych czasach, jak miałeś właśnie domorosłego przedsiębiorcę, który chytał wiele tematów, tu budował dom, tam rozwijał firmę, tutaj kombinował ze skarpetami, tam robił rejstopy, a szwalnia normalnie sobie działała, załóżmy, no to wydaje mi się, że to byli ci prekursorzy multitaskingu, a dzisiaj takim jest Konrad właśnie. Wiesz co, ja może teraz sobie uświadomiłem, że zdiagnozowaliście u mnie pracoholizm po prostu. O, to ty powiedziałeś. Może faktycznie multitasking to jest po prostu takie moje pojęcie, które sam sobie wymyśliłem na to, żeby... Cześć dziewczyny, multitasking, wiecie. O, to też. No właśnie. No, w każdym razie powiedz, jak to teraz wygląda u ciebie, no bo wiele się mówi oczywiście o hotelarstwie, wiele się mówi o restauracjach i fitness, taki, to fitness, już gadaliśmy, tak. Branża szkoleniowa było. A branża szkoleniowa padła i no, jak to jest teraz u ciebie, no bo z jednej strony zrobiłeś sobie taką furtkę i jakby można powiedzieć wyhodowałeś dwie nogi, na których sobie stoisz stabilnie i w momencie, kiedy jedna jest odcinka korzeń podstawiony, to druga działa, ale jak to sobie z tym radzisz teraz? Jeżeli chodzi o ogólne zjawisko, czyli to, co się dzieje z kulturą w czasach epidemii, no to niestety mam wrażenie, że kultura padła i nie wiem, ile czasu zajmie, żeby... Dobrze, że nie osobista. No właśnie, żeby ta kultura się podniosła z kolan, bo chyba teraz uświadamiamy sobie, że tak popularne w ostatnim czasie bycie artystą freelancerem w takich czasach jak teraz, czasach epidemii, no niestety nie jest za dobrym rozwiązaniem. Ja akurat teraz dopiero zrozumiałem, że mam to szczęście, że jestem zatrudniony na etat w teatrze, czyli w państwowej instytucji, gdzie powiedzmy, że ten budżet jest już zagwarantowany przez organizatora. Nie muszę się martwić, że firma musi pracować, przynosić zyski, żeby mnie nie zwolnili. Myślę, że moja sytuacja pracowania właśnie pracy w takim sektorze publicznym daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście pod względem finansowym w obecnych czasach to jest nie jest za wysoki poziom, ale jakikolwiek jest. Jak więcej niż dwójkę dostajesz na przykład miesięcznie? No, na rękę? Słuchaj, no to nawet ustawodawca mi gwarantuje, że więcej dostanę. Patrz, jak wybrnął. A więcej niż trójkę?
Wiesz, no dlatego może robię... nie ty, ale czysto hipotetycznie osoba zatrudniona w teatrze łódzkim nowym. Teatrze, niekoniecznie nowym. Wiesz, to zależy, co kto robi jeszcze dodatkowo, bo... Nie, jeżeli... tak pira ze drzwi już bez jaj, nie? W sensie, czy to jest ten, no nie wiem, właśnie ta minimalna, krajowa jakaś taka, wiesz... Przeważnie no... tak, bo tutaj może warto też o tym powiedzieć, bo mało kto o tym wie. Jeżeli jest się aktorem zatrudnionym w zespole artystycznym jakiegoś państwowego teatru, to wynagrodzenie twoje jest dwuskładnikowe. Pierwszy składnik, czyli pensja zasadnicza, która przeważnie jest na poziomie wynagrodzenia minimalnego krajowego, no, czasami trochę wyższym, czasami trochę jeszcze wyższym. Dodatkowo oczywiście dochodzą do tego dodatkowe składniki, czyli jakaś wysługa lat i tak dalej. A druga część to jest wynagrodzenie dodatkowe za każdy zagrany spektakl. Czasami, właściwie często można sobie zdublować to wynagrodzenie zasadnicze grając spektakle, w zależności od tego, ile tych spektakli grasz, jakie masz role, jaką masz stawkę, bo to dyrektor ustala wysokość twojej stawki za zagrany spektakl. Niestety teraz nie gramy w ogóle, więc większość osób potraciła większą część swojego dochodu, więc zostali tylko z tą podstawą. To niestety jest, doprowadziło wiele osób, zwłaszcza tych, które mają rodziny, mają dzieci, do trudnej sytuacji. Jeżeli nie mają oszczędności, no to muszą kombinować na różne sposoby, dlatego teraz mamy zalew w internecie różnego rodzaju projektów online, o wątpliwej jakości niestety, przez to, że tego jest tak dużo. No tak, ale już niedługo zakłady fryzjerskie, kosmetyka się odmraża, więc pewnie niebawem też i to. Teatry, z tego co wiem, dopiero w czwartym etapie, tylko wiem, że od 18 maja pozwalają na próby w teatrach, żeby przygotowywać nowe premiery, tylko tak naprawdę dla nas to nie zmieni sytuacji, nie zmieni to naszej sytuacji, ponieważ próby mamy w ramach wynagrodzenia zasadniczego, więc po prostu zmieni się to, co robimy w ciągu dnia, czyli nie siedzimy w domu i nie czekamy na telefon, tylko po prostu będziemy przychodzić do teatru, próbować i premiera, jeżeli się uda, no to prawdopodobnie dopiero po wakacjach się odbędzie. A zwykle ile osób przychodzi na spektakl, tak jak sprzedajecie, wiesz, bilety? No zależy, to zależy od tytułu. No najmocniejszy tytuł, powiedzmy. Duża scena ma 380 miejsc u mnie w teatrze, no i zdarzają się nawet nadkomplety. Okej, czyli 382, dobrze. Tak, do 400. Mała scena 142 miejsca też często jest zapełniona. Oczywiście niestety w Łodzi, jak się okazuje, widzowie teatralni wolą chodzić na spektakle komediowe, na farsy. Coś... No takie polskie, nie? Farce. Trochę tak. Polityka, wiesz. No właśnie. Więc często gramy spektakle bardziej ambitne, na które przychodzi powiedzmy garstka osób. Na dużej scenie zdarza się grać nam dla 100 osób. No i niestety w tym wypadku teatr często musi dokładać do takiego spektaklu, czyli jest na minusie, dlatego że wpływy z biletów nie pokryją wynagrodzenia aktorów i całej obsługi. A teatr jest finansowany z ministerstwa? Jak to wygląda? Zależy który. Mój jest teatrem miejskim, czyli organizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Tak swoją drogą, absolutnie nie jestem w stanie tego pojąć, jak twój głos tak dobrze brzmi w tych słuchawkach i w mikrofonie, a nasz tak nie. No ale dobra, może to jest kwestia... No i w porządku na przykład. Chyba nie. Jakiś czas temu słuchałem swoich nagrań z czasów, kiedy jeszcze byłem przed studiami aktorskimi w Łódzkiej Szkole Filmowej, to też mój głos brzmiał całkowicie inaczej. Myślę, że to są lata pracy nad głosem, nad impostacją, nad emisją głosu. Jakimś też uspokojeniem wewnętrznym. Większość osób potrafi w normalnej rozmowie mówić ciekawym, spokojnym głosem, natomiast jak pojawia się przed mikrofonem albo przed kamerą, to nagle się zaciskają i nagle jakiś dziwny głos im się pojawia. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia doświadczenia. Poza tym ja też prowadzę studio lektorsko-dubbingowe. Głównie zajmuję się nagrywaniem nagrań lektorskich dla programów multimedialnych, programów edukacyjnych. Więc przed mikrofonem spędziłem, myślę, że wiele godzin. Nie wiem, jak to miał zliczyć, czy to już by... 7 czy... No, chyba 7,5 może nawet. Czy to by dobiło już do... Ile lat? Od ilu lat lektorką się trudnisz? Od 6 lat. Od 6 lat już tak poważnie, więc myślę, że dziennie przed mikrofonem spędzam 4 godziny mniej więcej.
Oczywiście później jeszcze sam te nagrania obrabiam, montuję, więc trochę musiałem się też tego nauczyć. A ten rynek się trochę teraz otworzył w związku z koronawirusem? Czy to jest tak, że może w związku z tym właśnie, że nie ma spektakli na żywo, że nie ma kina i tak dalej, w związku z tym, czy tu się troszeczkę chociaż napompował bardziej rynek właśnie lektorski, że to są produkcje, czy filmy, czy cokolwiek innego, co trafia właśnie na przykład do telewizji, nie wiem, Netflixa, czy jakichś takich gigantów, hegemonów streamingu? To znaczy chodzi ci o to, czy jest zapotrzebowanie teraz na tak, to, czy więcej pieniążków dają, dinero? Nie, akurat jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to się niewiele się zmienia. W ogóle branża rozrywkowa, mam wrażenie, że pod względem stawek stoi, jak nie spada w dół. Zrobiliśmy badania, bo ja też jestem w zarządzie głównym Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Czyli to ciebie nie lubią. Okay. To ci... zależy kto, prawda? Zależy. Tak naprawdę wiecie, no, parę lat temu ktoś mnie namówił do tego, żeby przystąpić. Na początku związki zawodowe kojarzyły mi się z czasami minionymi, jeszcze z czasami, kiedy mnie nie było na świecie. Ale teraz dopiero zrozumiałem, że ta dodatkowa strona, bycie właśnie partnerem społecznym w postaci związku zawodowego i rozmowa z pracodawcą na temat interesów całej grupy jest bardzo istotna, bo w kupie siła po prostu. Im więcej aktorów się zgromadzi, tym większą mamy moc negocjacyjną. Jeżeli chodzi o Netflixa, to też ja jestem takim reprezentantem polskich aktorów właśnie z ramienia tej mojej organizacji na forum międzynarodowym, Międzynarodowej Organizacji Aktorów. Jeżdżę na międzynarodowe konferencje, tam dyskutujemy o naszych problemach. No i jakiś czas temu pojawił się właśnie problem dotyczący tandiem z Netflixa. Jeżeli chodzi o telewizję, to się odbywa najczęściej tak, że jakieś organizacje zbiorowego zarządzania typu ZASP albo ZAIKS negocjują umowy zbiorowe z takimi nadawcami i aktorzy czy też inni uprawnieni dostają dodatkowe wynagrodzenie, tantiemy za to, że ich produkcje, w których się pojawili, są ponownie odtwarzane. Natomiast w przypadku Netflixa ciężko jest znaleźć jakieś regulacje, które by do tego mogły się dopasować, bo w przypadku Netflixa możesz sobie to odtworzyć w dowolnej chwili, w dowolnym momencie, tyle razy, ile chcesz, więc ciężko to jakoś zebrać i wyliczyć. Natomiast jeżeli chodzi o tym, co mówiłem przed chwilą, czyli stawkach w filmie, telewizji i serialach, to na podstawie naszych badań okazało się, że stawka, poziom nominalny stawki dla aktorów nie zmienił się w ostatnim dziesięcioleciu, czyli uwzględniając inflację, tak naprawdę, wow, czyli wartość nabywczą pieniędzy, tak naprawdę straciliście bardzo straciliśmy, dużo. Tak. To jest spadek rzędu 20, nawet 30%. No, ja pamiętam, jak niestety miałem kubeł zimnej wody wylane na głowę w momencie, kiedy zacząłem rozmawiać ze znajomymi, którzy prowadzą własną firmę, bo ze 2 lata temu albo rok temu część ludzi u mnie w firmie zaczęło do mnie podchodzić i mówić właśnie, że wiesz, trochę po prostu już dawno podwyżki nie było, teraz ceny poszły do góry. Ja mówię, co ty w ogóle gadasz? No, niestety jest tak, że nie robię zakupów na co dzień, tylko moja żona. I jak zacząłem to porównywać, to się okazało, że rzeczywiście chyba na przestrzeni 3 czy 4 lat ceny produktów i koszty życia podrożały o 30-40%, więc jak mówisz jeszcze 10 lat, no to już jest w ogóle kosmos. Bo to właśnie było moje następne pytanie, które chciałem ci zadać, czyli w jaki sposób albo jak twoim zdaniem wygląda Polska, nie wiem, zachód Europy na przykład, w tym, jak są traktowani właśnie aktorzy i cała kultura, tak? Czy oczywiście chodzi mi o finanse, tak? Czy to jest, bo skoro jeździsz na zagraniczne kongresy czy sympozja, no to pewnie o tym słyszysz, tak? Myślę, że często słuchając tego, z jakimi problemami się mierzą koledzy z zachodu Europy, wydaje nam się, że to jest jakieś science fiction. Ich problemy w porównaniu z naszymi. Oni te problemy, które my mamy obecnie, już przerobili lata temu. Tam oczywiście ta tradycja jest dużo dłuższa. Nasza organizacja istnieje od 15 lat, czy też 16, natomiast brytyjska powiedzmy od ponad 100.
czyli oni, to też zależy od kraju, ale zdarzają się takie przypadki w niektórych krajach, że aktor, który nie jest członkiem jakiejś gildii, nie może wystąpić w produkcji z innymi członkami gildii. To też chyba stwarza pewne takie możliwości sprawowania władzy nad tym, tak? No bo jeżeli jesteś w gildii i jeszcze jesteś bossem tej gildii, to troszeczkę masz kontrolę nad tym, tak? Jeżeli nie ma czegoś takiego, że możesz, a jestem freelancerem, po prostu nie chcę się z nikim wiązać i sam wybieram to, co robię, tam, gdzie gram, a tu mówisz, że nie da rady za bardzo, tak? Wiesz co, to chodzi bardziej o to, że tutaj kolejny raz grupa ma większą siłę oddziaływania. Na Zachodzie często jest tak, że te organizacje mają swoje aplikacje, w którym wszyscy członkowie organizacji mają swój profil aktorski. Castingi bardzo często, ten pierwszy przesiew odbywa się za pomocą takiej aplikacji. Reżyser castingu po prostu sobie sprawdza, wybierając jakieś określone kryteria, znajduje grupę 10 aktorów i dopiero potem zaprasza te konkretne osoby na przesłuchanie, na casting. Natomiast później, jak już dochodzi do podpisania takiej umowy, to masz jakieś gwarantowane minimum. Są już jakieś wcześniej wynegocjowane zapisy umów dotyczące stawek i masz minimum, które jest już ci zagwarantowane. Nie musisz się o to martwić. Możesz ewentualnie wynegocjować coś wyżej po prostu. Mhm. No to szczerze mówiąc jestem w szoku, jeśli chodzi o porównanie tego, bo wiem oczywiście, że Polska jest w porównaniu z Zachodem czy ze Stanami jest no właśnie co najmniej 10 albo i więcej lat za. Natomiast no, nie wiedziałem, że to jest aż do takiego stopnia rozwinięte na Zachodzie, a u nas nie, bo kurde. Aż nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, no, słyszałem też, że w Polsce było coś takiego, że ZASP, który akurat ma wieloletnią tradycję, to jest akurat stowarzyszenie. Kiedyś w teatrach, będąc członek ZASP-u, miał zakaz grania w spektaklu teatralnym z kimś, kto nie był członkiem ZASP-u. Czyli celem nadrzędnych organizacji, oczywiście poza podtrzymywaniem tradycji, jest ochrona tego zawodu. Bo nie bez powodu my zdajemy do szkoły teatralnej, których jest no, państwowych szkół, są cztery takie podstawowe państwowe szkoły, które kształcą aktorów dramatycznych. Jest na roku około 20 osób. W zależności od tego, czy dany rocznik był wyżem czy niżem demograficznym, to zdaje około 700 do 1200 kandydatów co roku, więc zainteresowanie jest bardzo duże. Czyli po pierwsze trzeba pokonać ogromną grupę osób. Później trzeba, to, że się dostaniesz, nie gwarantuje ci tego, że skończysz te studia, więc spędzasz prawie 5 lat na studiach i później musisz się starać znaleźć dla siebie pracę. Czyli tak naprawdę i cały czas musisz inwestować w swój rozwój. Czyli ten czas umiejętności i też pieniądze, które inwestujesz w siebie, to jest coś, czego nie gwarantują ci amatorzy, którzy po prostu przychodzą. Rozumiem, są tacy naturszczycy, którzy po prostu nadają się do danej roli. I reżyser... Taki Oświeciński na przykład, nie? Albo taki na przykład Marczak, tak? Nie, ten to nie. Przychodzi... Do stand-upów gotowy. Tak, przychodzi jakiś tam, nie wiem, Patryk Wega i patrzy na Daniela, mówi, że kurczę, fajnie, przydałby mi się do roli takiego twardziela, albo takiego, którego kocą. Menel z Bramy na przykład, nie? Tak, albo taki, który... Gruby mam cię. Takiego, którego kocą w więzieniu na przykład. Albo ruchają we czterech na dwa kilo. No i bardzo możliwe, że takiemu Danielowi z ulicy coś takiego, taka rola by dużo łatwiej przyszła niż aktorowi, który nie ma takich warunków. Taki Karolak na przykład, nie? No na przykład. A właśnie, to też jest jedna rzecz przy okazji właśnie... Mój tata, nie? Tej naszej kampanii. Przy okazji naszej tata kampanii. Karolak Marczak. Tak. Dotyczącej tych stawek minimalnych. Okazało się, że zainteresowały się tym media i czytaliśmy komentarze pod tymi artykułami w mediach internetowych. No niestety dla ludzi aktor równa się celebryta, czyli taki aktor z jakiegoś teatru prowincjonalnego w Łodzi, no bo w Polsce generalnie mówi się o Warszawie i o prowincji, czyli wszystko, co jest poza Warszawą, jest po prostu prowincją. Oczywiście nie trzeba traktować tego jako pejoratywnego określenia, ale można. Ale można.
I jeżeli aktor na przykład, nie wiem, z Legnicy mówi, że on chciałby dostawać... To jest na Białorusi gdzieś? Tysiąc, tak, tam gdzieś daleko. Gdzieś 1000 zł za jeden dzień zdjęciowy, to wśród zwykłych Polaków, którzy nie mają pojęcia o tej branży, rodzi się oburzenie. Jak to? Za jeden dzień pracy 1000 zł? No tak, tylko że nie pomyśli o tym, że takich dni zdjęciowych taki aktor w jednym miesiącu może mieć jeden, może mieć 2, 3, jak się poszczęści, to może mieć 5, a zdarzają się miesiące, w których nie ma w ogóle dnia zdjęciowego, więc musi kombinować na inne sposoby. No więc to jest niestety, płaci się nie tylko za czas spędzony na planie, za to, że wykonałeś swoje zadanie, że tam spędziłeś 8 czy 12 godzin, ale też za to, że świecisz swoją twarzą, za to, że na przykład w przypadku reklam, jeżeli zagram w reklamie operatora sieci komórkowej, to później się okazuje, że przez najbliższe 3 czy 5 lat nie mogę zagrać w innej reklamie innego operatora sieci komórkowej. Mhm. Czyli jest coś za coś po prostu. Trzeba... A, to pewnie dlatego Play tak zgarnął wszystkich, co? Żeby później poblokować ich i żeby nie mogli zagrać w innych reklamach. No teraz i teraz gęby wszystkie na billboardy i jazda, nie? A propos tych stawek i tak dalej, to wiesz co, właśnie zawsze mnie to fascynowało, no bo sam byłem parę lat temu na kilku tych castingach różnych i tak dalej, bo mój kumpel grał w reklamach, miał tam swoją agentkę, która go w ogóle też jako naturszczyka, jako kelnera go wyłapała, nie, że mówi, o, charakterystyczna morda, będziesz grał jakieś tam tematy i naprawdę super hajs na tym zarabiał. No i grał między innymi z Zakościelnym w reklamie Simplusa i to był taki właśnie dysonans pomiędzy tym, że tam, wiesz, był on i ten jego kumpel, też teatralny aktor Krzysiek, nie pamiętam jak on się nazywa, no nieważne, ale to bardzo dobry aktor, też teatralny i tak dalej, no i oni to zarabiali słuszne pieniążki, no ale Zakościelny, no to w ogóle podobno tam, wiesz, razy 10 to wszystko i miał własny catering, własną przyczepę i było tak, że jak tam miał jakąś scenę, to wiesz, oni grali na zewnątrz, więc od razu miał Bożenę, która przychodziła, koc mu zarzucała, bo biedny Zakościelny, wiesz, i oglądał duble, mówi, nie, tu się źle rozpłakałem jeszcze raz, nie, i w ogóle no, jakaś straszna pedaliada. No widzisz, ale to jest jednak taki Zakościelny wnosi ze sobą pewną wartość, którą jest rozpoznawalność. Nie, no pewnie. Czyli jego wartość reklamowa jest znacznie wyższa niż takiego po prostu zwykłego, nierozpoznawalnego człowieka, aktora czy nawet nie aktora. Nie, no ja to 100% to kumam. Za to zastanawiam się, jakby, wiesz, gdzie są te progi, także jakby wiem, że wszędzie, wiesz, ta tabloidyzacja i to chociażby z podwórka, którym ja się też interesuję nie od wczoraj, czyli na przykład sporty walki, czy ogólnie sport, no to jak masz galę, gdzie jest gość, który ma, wiesz, followersów, dużo lajków i tak dalej, jest rozpoznawalny, no to jego garza będzie analogicznie, mimo że poziom sportowy, no wracając do Oświecińskiego, na przykład, który walczył w KSW, czy tam mamy Popka, czy całą masę różnych freaków, którzy walczą, no to ich kontrakty są wielomilionowe, a wychodzi gość, który poświęca 15 lat życia na trenowanie i dostaje trójkę plus kafla za wygraną, nie? No niestety słyszałem, że zdarza się teraz, że właśnie producenci przeglądają media społecznościowe osób, które angażują i liczba lajków przekłada się na wysokość garzy bardzo często, dlatego że korzystają po prostu przy okazji z zasięgów tej osoby. No. Ona sama będzie reklamowała produkcję, w której wzięła udział. No i wiadomo, że mają tak naprawdę za darmo przy okazji jeszcze większy zasięg. A kończąc jeszcze temat trochę tego artystycznego aktorstwa, teatru i tak dalej, powiedz nam trochę, bo ty też z tego co pamiętam jesteś prawnikiem z wykształcenia, poza tak, aktorem. Tak, tak. Moja droga wyglądała w ten sposób, że Ja od samego początku nie chciałem być aktorem. Ja nie wiedziałem, co chcę w życiu robić. Miałem etap w swoim życiu, że na przykład chciałem być chirurgiem, bo lubiłem dotykać surowe mięso. Później... W majtach? No, dlaczego wszystkich oceniasz swoją miarą, Daniel? No bo jest mała miarka, wiem. Właśnie, mówię o mięsie, a nie o mięsku. To mielone, no właśnie. Z indyka. Tak, jeszcze zepsute. Wege. I później dopiero w czasach liceum całkowicie... Zresztą masz korniszone, no nieważne.
Całkowity był dla mnie to przypadek, że trafiłem do teatru amatorskiego, gdzie po prostu wszyscy zdawali do szkoły teatralnej. I tak poszedłem za tym tłumem. Byłem akurat takim wyjątkiem, może nie jedynym, ale jednym z niewielu, który zdawał tylko do jednej szkoły łódzkiej, bo sam jestem z Łodzi. Tak to wszyscy rozpoczynają tur w czerwcu i jeżdżą po wszystkich egzaminach, po wszystkich państwowych szkołach. Jednocześnie złożyłem papiery na Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Dostałem się tutaj i tutaj, co mnie bardzo zdziwiło, bo byłem prosto po maturze. Oczywiście nie dało się pogodzić jednych i drugich studiów, więc musiałem rzucić studia prawnicze, nawet nie zaczynając ich, dlatego że zajęcia w szkole teatralnej są od poniedziałku do soboty włącznie, od rana do nocy, a w niedzielę i tak się siedzi i robi się próby. Czyli nie ma czasu na nic innego. To jest taki obóz pracy, intensywny bardzo. Jestem pod wrażeniem. Później tak się w moim życiu złożyło, że znowu mi się przyfarciło, bo tak jak moi koledzy już na roku dyplomowym jeździli po wszystkich teatrach, składali swoje papiery, umawiali się na spotkania z dyrektorami teatrów i szukali pracy. To tak ty byłeś w Totka Dychę. No właśnie, można tak powiedzieć, bo ja nie zrobiłem nic i nagle zobaczyłem ogłoszenie o castingu do Międzynarodowego Teatru z siedzibą we Włoszech. Pojechałem na ten casting. Brzmi jak marzenie, co? Trochę tak. Ja tam nie będę składał tych papierów. Wolę na Ibizę. Tak, jak już mam być aktorem, to lepiej. Historia trochę jak z filmu, bo casting odbywał się we Wrocławiu w Teatrze Polskim. Dzień przed tym castingiem rozstałem się z dziewczyną, więc jechałem tam pociągiem, taki zdołowany. Okazało się, że jeszcze się wykoleił przed nami pociąg towarowy. Mieliśmy jakieś mega wielkie opóźnienie. I musiałeś zagrać smutek na castingu. Właśnie najgorsze jest to, że oni mi nie powiedzieli, czego będą wymagali. Okazało się, że jak tam przyjechałem, poczekali na mnie ponad 2 godziny. Już niby się casting skończył, ale poczekali. Okazało się, że mam powiedzieć monolog i zaśpiewać piosenkę. O tym kompletnie nie wiedziałem, no więc wziąłem po prostu sobie coś, co robiłem w szkole. No i potem drugi etap, trzeci etap, no i się dostałem. No i nie wiedziałem, co zrobić, ale stwierdziłem, a raz się żyje, no i pojadę. I pojechałem i spędziłem tam prawie 2 lata. Ale cały czas coś z tyłu głowy mi się działo, że nie chcę wykonać wobec życia planu minimum, tylko chcę czegoś więcej, więc stwierdziłem, że to prawo gdzieś tam za mną chodzi, więc złożyłem jeszcze raz dokumenty, jeszcze raz się dostałem. Na początku było to trudne, dlatego że musiałem przylatywać do Polski dosyć często na zajęcia, na zaliczenia i na egzaminy. Później już zdecydowałem się wrócić do Polski na stałe, do Łodzi. I też całkowitym przypadkiem spotkałem się tego samego dnia najpierw z dyrektorem Teatru Małego w Manufakturze, gdzie dostałem rolę Wacława w Zemście, a następnie pół godziny później dostałem etat w Teatrze Nowym i tak właśnie tam jestem. No i równolegle ze studiami, równolegle z pracą w tych teatrach studiowałem dziennie, oczywiście z jakimś tam indywidualną organizacją studiów. Później jeszcze po 2 latach dostałem się na studia doktoranckie w szkole filmowej, które trwają 4 lata, a ja obecnie jestem na roku 6. Nice. Bo nie mam motywacji jakiejś takiej do tego, żeby napisać tę pracę i się obronić. Bo wiecie, o co chodzi. Jak jesteś na studiach doktoranckich, to masz legitymację do 35 roku życia, masz zniżki na pociąg, więc jako, że często jeżdżę do Warszawy, to ci się świetnie przydaje. Kto by się bronił z techniką? Kto by się bronił? No właśnie, lepiej po prostu jak najbardziej to wykorzystać. Mogę do 2 lat przedłużyć studia, więc z tego korzystam, więc mam nadzieję, że jakoś we wrześniu czy w październiku wreszcie się obronię. No ale trochę tak na farciku, ale no to chyba o to też chodzi w życiu, nie? Tak, że to jest właśnie... To wypracować, jest... ale farcik też jest ważny. No, w sensie, jak nie ruszysz się z kanapy, to wiesz, szczęście nie podejdzie i nie zasadzi ci kopa w dupsko. No, no tak. właśnie to jest... Moje życie jest bardzo często dziełem przypadku. Nie mówię o poczęciu, bo chyba nie. To raczej było planowane. To moja historia akurat. Tak, to akurat nie przypadek, ale tragedia nawet pewnie. Nie, true story. O kurczę. No i... Stary mi się już zdąży... Nie, już. Masz okulary, nie widzę tych łez, które się właśnie pojawiły w oczach. Więc no, bardzo często faktycznie w moim życiu osiągałem różne rzeczy całkowicie przypadkowo. Pojawiłem się w jakimś miejscu przypadkowo, poznałem kogoś przypadkowo, dostałem jakąś dodatkową pracę przypadkowo. Wszystko tak naprawdę się ze sobą jakoś dziwnie łączy. To przypadkowo mam żart, zagadkę. No. Jaki jest efekt zbyt długiego oglądania M jak Miłość? Nie wiem. Mroczki przed oczami.
Chyba wyżej. To był Daniel Marczak. Tak, a propos twojego aktorstwa, serialów i prawa, to napisałem do ciebie piosenkę, taki cover. Czekaj, jak to szło. To jest Hot 16 Challenge? Nie, gorzej. Chcesz podkład jakiś? Nie, bez podkładu. Nie, nie, to nie, jest, to są, nie, nie są rapsy, to jest cover. Dawaj. Bo to jest tak, bo a propos twoich seriali, to jest taka piosenka na dobre i na złe. Znajdziesz wreszcie, czy tego chcesz, czy nie, się w areszcie. Chyba, że musisz jeszcze raz nacisnąć ten przycisk. Myślę, że powinieneś trzymać rękę na tym przycisku, jak Daniel się odzywa. Jak Daniel mówi, to taki podkład muzyczny. Jak mówię A, to od razu jebnie. No, więc przejdźmy do seriali, bo cię zbobrowałem na Filmwebie, rozumiesz? No. No i to jesteś pierwszym moim koleżką, który jak wpisujesz jego imię, nazwisko, to wyskakuje mu Filmweb, nie? No i patrzę, Konrad Michalak, tutaj już wiem, że się urodziłeś w 88, 1,89 m za dużo ci wpisali. No. 8 chyba jest jednak. No, 6,2 masz ogólnie. Ale co, w bicepsie czy co? Nie tyle to ma Bart, ale pozostałe informacje, ciekawostki, Konrad Michalak, nie wiem czy wiesz, ale masz jedną ciekawostkę na filmie. Nie widziałem nawet. Zobacz. Aktorstwa. No, wchodzę w nią i uwaga, Konrad Michalak, ciekawostki, jeszcze raz wchodzę dalej, ciekawostki. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Ale ciekawostka. No, kurwa, nie, ale, w chuj. Ale żeś teraz zabłysnął. No nie, ja tylko film łeb, no człowieku. Wszyscy się spodziewali, że to będzie jakiś... A ja myślę, że klekałem... po pijanemu tramwajem. No, to by oznaczało, że cała reszta tych gamoni nie ma studiów, skoro to jest ciekawostka. No, możliwe, że jestem po prostu nieciekawym człowiekiem. Nie, no wiesz, ja, a propos studiów właśnie, to już chciałem 15 minut temu... pytanie zadać i myślę, że teraz to jest odpowiedni moment. No bo powiedzieć o tym, że studia, później te wszystkie organizacje, które skupiają aktorów i pomagają im jako związki. A jak do tego się ma na przykład taki freelancer typu właśnie Johnny Depp, albo nie wiem, Karolak dzisiaj wspomniany, tak? On też jest jakoś bez szkoły aktorskiej, czy... Nie, Tomek Karolak jest po krakowskiej szkole teatralnej. Aha. Tomek prosto po studiach był też aktorem Teatru Nowego w Łodzi, jeszcze za dyrekcję Mikołaja Grabowskiego. No dobra, to Johnny Depp, który... Znasz Karolaka? Tak, znam, dlatego że... To dzwonimy, no. Wiesz co, pewnie nie odbierze, często nie odbierze. No ode mnie też nie odbiera, może dlatego, że nie mam numeru. Naciśnij ten przycisk. Dobra, mam jeszcze żart o Romeo i Julię. To wiesz co, zostawmy, to dawkujmy sobie nie, to. Nie, później dogram wszystkie i sobie wkleję przy montażu, pierdolę. Ale Johnny Depp, to jest taki, z tego co mi się wydaje, to taki przykład gościa, który nie miał żadnej szkoły, chyba po prostu występował, bo jako dzieciak gdzieś tam był... na planie jakiegoś filmu, nie pamiętam, ale pamiętam taką scenę. Może Jackson go łupał, wiesz co? Może. No ale jakby jak on się tam odnajduje w Stanach, skoro tam w ogóle nawet nie ma szkół aktorskich, tak? Tak, nie ma to jest w ogóle inny system. My jesteśmy jeszcze w Europie w takim systemie, ja myślę, że nie, akurat tutaj tak bardzo historii nie znam, ale wydaje mi się, że to są jeszcze, to wynika też z tego poprzedniego ustroju, bo tak naprawdę wszystkie kraje bloku postkomunistycznego też zachowały coś, co jak się okazuje teraz jest wielką wartością, czyli teatry repertuarowe dotowane przez państwo czy też samorząd, bo niestety na Zachodzie zmieniło się to w taki tryb projektowy, czyli nie ma teatrów ze stałymi obsadami, tylko są teatry impresaryjne, które realizują jakieś projekty. Teatr po prostu jest miejscem, gdzie możesz wystawić swój jakiś projekt. W przypadku szkół teatralnych, no to wiadomo, że tutaj wiodącą rolę ma Europa, no, chyba też Australia. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tam też jest, króluje metoda Lee Strasberga, która jest modyfikacją metody takiego ojca aktorstwa metodycznego, Konstantego Stanisławskiego, Rosjanina, który pierwszy stworzył metodę aktorską, i kolejni reformatorzy teatru tak naprawdę po prostu polemizują ze Stanisławskim. W przypadku Stanów, z tego co słyszałem, to mało jest aktorów, którzy są w swoim życiu tylko i wyłącznie aktorami. Mhm. Pamiętam, że jak byłem na studiach, jeszcze ówczesny dziekan Bronisław Wrocławski opowiadał nam historię, jak był w Stanach,
i ktoś go zapytał, jakiś Amerykanin go zapytał, kim ty jesteś, co robisz w życiu? On mówi, jestem aktorem. Mówi, okej, no ale kim jesteś w życiu, co robisz? No jestem aktorem. A tamten mówi, no ja też jestem aktorem, ale jestem też jeszcze kucharzem, czy tam kelnerem, prawda? Akurat w Stanach jest bardzo dużo kursów aktorskich. No tak. Można się zapisać na kurs nawet 3-miesięczny, który jest realizowany jedną z jakichś takich popularnych metod. I później można rozwijać się dalej w jakiejś takiej swojej mniejszej grupce, która jest prowadzona przez jakiegoś mistrza. Chodzić na castingi, łapać agenta, ten agent ci załatwia przesłuchania, kombinujesz, próbujesz się dostać dalej, gdzieś się tam przebić. Ja miałem właśnie taką koleżankę w teatrze amatorskim, która była ode mnie rok starsza i niestety bez powodzenia zdawała do polskich szkół teatralnych, aż stwierdziła, że wyjedzie do Stanów. Pojechała właśnie do Nowego Jorku, do Actor Studio Lichtersberga. Tam skończyła chyba roczny kurs. No i teraz mieszka w Nowym Jorku już od wielu lat i bawi się w jakieś takie alternatywne produkcje filmowe. Porno? Nie, chyba nie, ale nie sprawdzałem, wiesz? No właśnie. Dziękuję ci, Bartku, że mnie wybawiłeś od odpowiedzi. Kurwa, sam sobie będę doklikał, dawaj. No i myślę, że podejrzewam, że w Stanach jest dużo trudniej. Dużo trudniej, bo ten rynek jest dużo większy. Tam każdy może być aktorem, każdy może szukać szczęścia. Jest też dużo takich osób, które są skautami poszukującymi właśnie aktorów do konkretnych produkcji, a jak ktoś się wybije, no to później może tej sławy mu wystarczyć na to, żeby po prostu do niego dzwonili, a nie on sam chodził. Zresztą w Polsce też tak trochę jest, bo zresztą wystarczy zobaczyć na listy obsad polskich filmów i seriali. Najczęściej to jest ta sama grupa osób. Jest jakaś grupa powiedzmy 50 czy 70 aktorów i aktorek, którzy grają we wszystkich produkcjach. A dlaczego? Dlatego, że producenci nie podejmują ryzyka. Mając nazwisko, może to im zapewnić większy sukces frekwencyjny przy tych produkcjach. Chociaż też zauważyłem już taki trend, że często właśnie w ogłoszeniach castingowych, najczęściej do reklam niestety, pojawiają się takie kryteria, że poszukują nieogranych twarzy, czyli no tak. właśnie nie szukają ludzi nie piłkarzy? Z Warszawy. Ja może sobie wyłączę po prostu mikrofon Daniela. Jak nie będę słuchał, to będzie mi lepiej. Ci będę powtarzał. Tak. I też, bo w ogóle cały ten biznes polski serialowy, filmowy i reklamowy jest w Warszawie. Tak naprawdę w jednym miejscu, na ulicy Chełmskiej, w wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych, tam gdzie są wszystkie, większość właściwie agencji aktorskich, więc większość studiów castingowych. Jest nawet takie powiedzenie, jak studenci szkół teatralnych kończą studia, rozstają się, to mówią sobie, że i tak spotkamy się na Chełmskiej, dlatego że każda moja wizyta właśnie w Warszawie, tam na Chełmskiej, po każdej takiej wizycie spotykam kolegów, których nie widziałem wiele lat. Jak ja wpierdol. A propos pierdla i aktorstwa, czy widziałeś może film Jak zostałem gangsterem? Nie, nie widziałem. Żałuj. To polecamy, naprawdę. Akurat bardzo. Bez przekąsu to powiem. Z Antkiem, tak? Krudzikowskim? To jest to? Czy... Nie, Bad Boy jest z Antkiem Krudzikowskim. Aha, bo to jest Patryk Wega, a tam to, co mówisz, to jest ktoś inny, Kawulski. Tak? Kawulski, aha, rozumiem, no wiem. I naprawdę powiem czyli ci, to jest ten z KSW, tak? Tak, no, tak. No i o ile zrobił tam pierwszego underdoga z Khalidowem, który był moim zdaniem taki so-so, taki wiesz... No, pół Hub Maxa, powiedzmy, nie? Za to, jak zostałem gangsterem, naprawdę nawet znowu te same gęby, właśnie wracając do tego tematu, że tam, wiesz, pojawia się Habior, kto tam jeszcze jest. No ale wiesz, no tych samych gęb to tak naprawdę było ze dwie lub trzy i to w sumie główną rolę to grał absolutnie no nie, ja nie ktoś, znałem kogo tego nie, wcześniej nie widziałem. Może, no a ten, może jest znany, wiesz, jeżeli ktoś... Ten, bardziej... co się nazywał, jak Jezioro, jak on się nazywał? Jeziorski. Nie, no ten... tą ksywę miał taką... Magi? No nie, no ten od ojca, co miał tam, że ojciec go woził nad jezioro, ten co ćpunem był takim strasznym. A wiem, ale to nie pamiętam. No. Genialna rola, jakby ten małolacik, no, no jest to jeden z niewielu polskich filmów, który naprawdę polecam i można tam go sobie kuknąć za dwie dychy na Ipli
I naprawdę, kurde, powiem ci, że film wydaje mi się sztos, więc... No i myślę, że tam właśnie całą robotę zrobili aktorzy, którzy no. Tak naprawdę nie są tak jakoś pop. Tak pop, dokładnie. Oczywiście, myślę, że były jakieś nazwiska, które przyciągnęły właśnie ludzi, sobie pomyślą, o, skoro ten gra, no to na pewno jest warto. Ale zupełnie ktoś inny pociągnął ten film. Właśnie młodzi, tak mi się wydaje, jeszcze nie rozpoznawali. No, ja chyliłem pokłony. No ale jest też wielu aktorów, którzy dzisiaj nie pchali do filmu i do telewizji. Gdzieś są właśnie w tych teatrach poza Warszawą, są świetnymi aktorami. Zdaje się, że chyba Marian Dziędziel zrobił karierę w późnym wieku. On tak naprawdę został dopiero po latach odkryty, a teraz tak naprawdę jak masz jakąkolwiek rolę dla takiego faceta w takim wieku, no to pierwsza myśl, która się pojawia pewnie w większości reżyserów, to jest Marian Dziędziel. Więc no, na pewno warto jest korzystać z aktorów nierozpoznawalnych, ale to wiąże się z ryzykiem niestety. A znasz kogoś z tych? Znam raz, dwa, trzy osoby, no tak prywatnie trzy. Natalia Siwiec i kogo jeszcze? Jana Frycza pewnie. Poznałem pana Jana kiedyś, ale to nie jest znajomość jakaś, którą mogłabym... A Włosoka kojarzysz? Tak, kojarzę. No to jest ten Walden właśnie, moim zdaniem. A, Walden, dokładnie. Najlepsza rola tego filmu, jakby przypominał mi ciebie trochę, nie? O, proszę. Tak, no zagrane już nie zaśmieszkuję tym razem, bo serio, moim zdaniem to, jak ten gość zagrał Ćpuna, jest hitem i ogólnie... Jego postać, no super metamorfoza, świetna historia, naprawdę super. Tego Kowalczyka Marcina może kojarzysz, bo on głównym grał rolę. Tak, on był moim równoległym rokiem w Krakowie. Też dobra rola. No, ale on dosyć dużo już zrobił w filmie, więc i to takich ciekawych ról. Ja niestety jakoś bardzo rzadko oglądam polskie filmy, nie wiem dlaczego, chociaż wiecie co, to jest, może śmieszne jest to zabrzmi, ale ja mam problem z oglądaniem polskich filmów i seriali, ponieważ to środowisko aktorskie w Polsce jest bardzo małe i w większości ogląda się swoich znajomych, osoby, które znasz prywatnie. I ciężko mi jest uwierzyć w to, co grają, jeżeli robią coś kompletnie innego niż to. Wiesz, to są naprawdę, no właśnie. I ciężko mi jest to uwierzyć, jakby się odciąć od tej mojej prywatnej znajomości z nimi. To ciekawe, co? No, dlatego właśnie, nie wiem, muszę się naprawdę mocno zmusić, żeby zobaczyć jakiś polski film. No to jak masz się zmuszać, to serio polecamy Jak zostałem gangsterem, czy Jak zostałeś gangsterem. Bardzo, bardzo dobry film. A powiedz mi, bo tak naprawdę rozmawiamy w większości o aktorstwie i o scenie kulturalnej, natomiast prawo to też jest no, jakaś część twojego życia. Bardziej mnie interesuje, kim bardziej się czujesz? Czy to, że rozmawiamy teraz o aktorstwie więcej, to bardziej czujesz się aktorem, ale przy okazji jesteś w stanie sam sobie poradzić z prawem i jeszcze komuś doradzić albo wspomóc teatr swoją wiedzą prawniczą? Czy jest tak, że... No, jak to u ciebie wygląda? Ja nie wiem, czy to jest zgodnie, czy wbrew mojej naturze i tego co naprawdę, jaki naprawdę jestem, ale... Sam bardzo często mówię, że ja jestem przede wszystkim aktorem. Może to jest taka po prostu ambicja, tak? Że zostałem aktorem, to będę aktorem, a prawo traktuję jako coś dodatkowego. Jestem prawnikiem, oczywiście tylko absolwentem prawa, dlatego że nie mam czasu i też raczej chęci na to, żeby kontynuować tę drogę, czyli iść na aplikację, tak, zdawać jakieś egzaminy zawodowe, no bo temu trzeba się faktycznie poświęcić. Trzeba poświęcić większość swojego czasu w przypadku takiej działalności. Natomiast ja się bardzo wąsko wyspecjalizowałem. Już od samego początku, to też była duża zaleta moich studiów prawniczych, że poszedłem na te studia, będąc już trochę starszym niż moi koledzy z roku, mając już jakieś swoje doświadczenie, jeszcze wcześniejsze studia, bo ja wiedziałem, po co ja tam jestem. Mnie nie interesowało za bardzo prawo administracyjne czy prawo karne, bardziej skupiłem na prawie cywilnym i na prawie własności intelektualnej, czyli prawie autorskim, prawach pokrewnych. I też tym się już faktycznie w ostatnich latach studiów zająłem bardzo mocno, bardzo ściśle. Napisałem też pracę magisterską właśnie o realizacji spektaklu
spektaklu teatralnego w świetle ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Więc tak naprawdę pisałem pracę teoretyczną o czymś, co bardzo dobrze znam w praktyce. Prawo autorskie nie jest takie proste. Nie każdy ma dryk akurat do tej dziedziny prawa. Więc jeżeli to się zrozumie i ma się mniej więcej jakąś taką wiedzę i rozeznanie, gdzie szukać i jak kombinować, to jest to umiejętność pożądana. Natomiast jeżeli chodzi o to, kim w czasach epidemii się, może nie wiem, czy czuję bardziej, ale co więcej robię, no to są akurat tutaj kwestie prawne związane z tym, że bardzo dużo naszych produkcji przeniosło się do internetu, więc to na mnie spoczywa odpowiedzialność za ogarnianie licencji i właśnie zabezpieczenie wszystkich praw autorskich. No ale to, że prawo autorskie jest tak skomplikowane, to już się wielokrotnie o tym przekonaliśmy, gdy próbowaliśmy używać jakichś utworów muzycznych do naszych produkcji, czy to do Exekutor Superfight, albo do jakichkolwiek innych, gdzie licencja na przykład... Na komercję. Tak, i licencja w tym oprogramowaniu, na przykład stronie internetowej Epidemic Sound, na przykład tylko jest dedykowana do YouTube'a, albo tylko jest dedykowana nie, do... Nie, no teraz już nie, ale kiedyś tak było. Kiedyś tak było. Kiedyś tak w ogóle było, takie ciekawe pytanie, zagwozdka, którą ostatnio mieliśmy, taka czysto hipotetyczna sytuacja, jest sobie... Goście mają jakiś tam podcast, nowe studio, w którym teraz nagrywają, no i gruby montuje, rozumiesz, troszkę i sobie pomyślał, że żeby nadać takiego kontekstu, no to pościągał sobie gdzieś tam piosenki polskie, takie klasyczne i wrzuca dosłownie krótką przebitkę typu rozmawiamy o polityce, jest tam fragment kawałka nie wierzę politykom, nie, czy to podlega przypałowi? Wiesz co, to jest właśnie w przypadku prawa cytatu, to niestety nie ma takich ścisłych reguł matematycznych, powiedzmy. Krążą różne mity, krąży na przykład taki mit, że można wykorzystać do 8 taktów, czy tam nie wiem, do 6 sekund. Sekund. Tak, do 20 sekund utworu. Akurat no, to jest bzdura. Tutaj trzeba zastanowić się nad sensem użycia i nad celem użycia takiego cytatu. Bo właśnie, cytatu. Wiesz, ja pamiętam jeszcze ze studiów taką akcję, jako wiesz, że na dziennikarstwie też oczywiście mnie to... Patrz go, jaki kujon. Tej. Hej. Kto tu jest kujonem? No, tej. Uważaj, dawaj, studia. Ja kończyłem podstawówkę, nie studia. I tam było tak, że faktycznie to prawo cytatu, że ja wyniosłem z tego mniej więcej tyle, że jeżeli to jest komentarz, czyli jeżeli używasz czegoś do tego, żeby skomentować jakąś sytuację, czy tekst, czy coś, o czym mówisz, jeżeli to jest faktycznie użyte w jakiś taki sposób, że to nie jest tło muzyczki, że sobie wrzucasz intro, sobie robisz z Baywatcha i wiesz, półtorej minuty ci rżnie, a ty wrzucasz swoje materiały, no to jakby prawdopodobnie nikt cię za to nie ścignie, chyba że naprawdę turbo źle trafisz, że ktoś będzie szukał, wiesz, pieniędzy wszędzie i cię gdzieś tam będzie... Tak, tylko że to jest już pod ocenę sądu poddane przy ewentualnym sporze, bo tak naprawdę to tak jak powiedziałeś właśnie, liczy się przede wszystkim ten cel użycia cytatu, czy mieści się w ramach tych wymienionych w ustawie, czy to jest właśnie jakaś krytyka, czy też, czyli cytujesz coś i później się do tego odnosisz. Oczywiście zawsze ciąży na tobie obowiązek wskazania autora cytowanego fragmentu utworu jakiegoś innego. No i też kryterium ilościowe, tak? Czyli jeżeli na przykład sobie, nie wiem, bierzesz, nagrywasz jakąś swoją ścieżkę, jakiś swój kawałek muzyczny i stwierdzisz, że zacytuję sobie tutaj Zbigniewa Wodeckiego, twój utwór ma 2 minuty, a zacytowałeś Wodeckiego przez 1,5 minuty, no to już może być przegięcie, tak? Mm-hmm. A jak to może prawnie wyglądać? W sensie, że załóżmy, no nie wiem, bo często z muzyką akurat było tak, ostatnio zresztą wrzucałem fragment jakiś tam stand-upu na YouTube'a i tam był fragment przerwy się wjechał na ten film i tam leciał jakiś tam parowstelar w tle. No i wiesz, na YouTubie wyskoczyło, że no ogólnie spoko, ale w 9 państwach Unii Europejskiej to te fragmenty będą ocenzurowane. Nie? I mówię, ciekawe, tak jeszcze nie miałem. Wiesz co, no bo to jest, akurat na YouTubie jest taki już algorytm pewnie, tak, który wyłapuje chronione utwory, czyli prawdopodobnie wydawcy muzyczni
producenci ci właściwie, którzy rozporządzają prawami majątkowymi do takich utworów, zgłaszają te utwory do systemu YouTube'a. I wtedy automat to wyłapuje i z tego co wiem, to chyba informuje uprawnionego, że doszło do takiego nadużycia. Jeżeli to jest jakaś wielka wytwórnia, prawdopodobnie też ma tutaj zaprzęgnięty jakiś automat, który po prostu według jakichś kryteriów decyduje, czy na przykład wyciszyć fragment, w którym ten utwór się pojawia, czy w ogóle wyciszyć całą ścieżkę, czy w ogóle, nie wiem, zablokować ci film. No to różnie z tym bywa. Na przykład miałem tak z Fame MMA. Kiedyś robiliśmy materiał z Karolem Matuszczakiem, który komentuje Fame MMA i z Adbusterem, który walczył na Fame MMA i analizowaliśmy to, jak wygrał walkę. No ja użyłem jako... No, bo opowiadaliśmy o tym, co się tam stało i pokazywaliśmy to. Ja przebitki wrzuciłem, żeby było widać, o czym w ogóle mówimy. Mhm. I algorytm z automatu zablokował nam cały film, w ogóle wiesz, usunęło go i tak dalej, ale możesz się odwołać. No co prawda trwało to opór długo czasu i w końcu się odwołaliśmy, napisaliśmy, że ej, no gdyby to był człowiek i obejrzał ten film, no to nigdy by mu do bani nie przyszło, żeby to wiesz, cenzurować, ale algorytm z automatu to zrobił i dopiero, no nie wiem, chyba z 2 miesiące się z tym bujałem, aż dopiero się to odblokowało. Aż dopiero człowiek po prostu na to zerknął. Myślę, że tak. No, no że... właśnie. No właśnie, no niestety YouTube jest tak pojemny, tak wielki, że tutaj muszą być zastosowane takie automaty, które coś takiego wykrywają, no bo wiadomo, że będąc wywodząc się z tego środowiska kultury, no też mam takie myślenie, że jednak trzeba wspierać twórców, skoro ktoś coś stworzył, skoro ma do tego prawa majątkowy, może na tym zarabiać, no to nie ma sensu ściągać jakichś pirackich nagrań. Jeżeli ja bym teraz promował korzystanie nielegalne z muzyki czy z filmów, no to jest trochę takie podcinanie gałęzi, na której się samemu siedzi. No tak. Więc warto to zadbać. Myślę, że to na YouTubie też jest bardzo, bardzo fajna strona, gdzieś tam trzeba znaleźć, dotycząca prawa autorskiego. Tam jest proste, jasne sposób czytelny, wyjaśnione są wszystkie zagadnienia korzystania z muzyki. Poza tym jest też baza utworów muzycznych na wolnej licencji, z których można korzystać. Jest też wiele innych baz w internecie, gdzie masz utwory na licencji Creative Commons albo inne, które są w wolnym dostępie. A jeżeli chcesz skorzystać z jakiegoś hitu, no to po prostu trzeba się zgłosić do kompozytora, do autora, albo najczęściej, oczywiście nie bezpośrednio do takiego autora, tylko do jakiejś organizacji zbiorowego zarządzania typu ZAIX po prostu i piszesz do nich maila, że chcesz wykorzystać ten utwór takiej długości, w twoim utworze takiej długości i oni ci wyznaczają jakąś stawkę, którą musisz zapłacić. To nie są jakieś wielkie pieniądze. Czyli na przykład ile? Zawidziałem orła cień. To zależy, wiesz, oni mają swoje tabelki, które automatycznie im to wyliczają. No tak pi razy drzwi. No ja pamiętam, że jak przeglądaliśmy kiedyś właśnie taką bazę, to pamiętam, że to było kilkaset złotych, jeżeli chcesz mieć jakby z tego zarobek. Jeżeli komercyjnie to używasz i utwór ten ma pójść komercyjnie, to był jakiś zagraniczny autor, twórca, więc pamiętam, że to było kilkaset złotych. No ale to był jakiś, wiesz, tam... Z garażu pękł, nie? A nie widziałem orła cień. Myślę, że jakbyśmy chcieli jakiś, wiesz, kurde, nie wiem, jesteś szalona, no to myślę, że byłoby gruby pieniążek, jeżeli komercyjnie chciałbyś tego użyć. Wiesz, to też zależy, bo niektórzy autorzy, którzy nie są, których utwory nie są chronione przez organizację zbiorowego zarządzania typu ZAIX, możesz się z nimi często indywidualnie dogadać. Po prostu. A jak to jest z tym ZAIX-em w ogóle? Bo to odwieczny case, pamiętam jeszcze z czasów pracowania w gastronomii, że ten ZAIX to najgorsza łajza była zawsze. No wiesz, no... Zależy dla kogo. Zależy dla kogo, no właśnie dla... Ale słyszałem, że nawet sami twórcy narzekali wielokrotnie, że z tych tantiemów to jest guzik, nie pieniądz, a tak naprawdę, wiesz... Trzeba im płacić co miesiąc. To, pamiętam te naloty za X-u, wiesz, że patrzą, czy czasem radyjkę nie puszczasz, albo spłyt jakiś, albo pamiętam, jak DJ grał imprezę i tam wpadli, wiesz, trzepali, a tam wszystkie płyty wypalane, wiesz. No to po prostu nie puszczaj, albo puszczaj muzykę na wolnej licencji.
relacji. Nie no, mnie to tam lotto teraz, to wiesz, jakby to już zupełnie nie te czasy i teraz, wiesz, są radia internetowe, jest kupa rozwiązań. No tak, 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 tylko wiesz co, bo trzeba też, bo teraz zwłaszcza to się trochę objawiło, jak ludzie siedzieli w domach podczas kwarantanny, no to co robili? Korzystali właśnie z dóbr kultury dostępnych w internecie, czyli to artyści wykonali jakąś pracę, coś stworzyli, poświęcili czas i też nie mówię tylko o czasie samego tworzenia, ale ten czas, który poświęcili na wykształcenie, na nauczenie się tworzenia muzyki czy jakichś innych tam utworów. I później wiadomo, że każdy musi coś zarobić, tak? No to jest ich sposób zarobkowania i teraz... Ochrona autorów, tak? Tak. Nie, ja to 100%. Wiele osób nie rozumie, że to, że ściągasz sobie nielegalnie filmy czy muzykę, to tak naprawdę to jest nic innego, jak ja bym teraz, nie wiem, może zabrał ci telefon, tak? A nie. Halo, nowy halo, iPhone? No właśnie. Halo. Nie, ale tak zupełnie wiesz, ja 100% propsuję ochronę praw autorskich i tak dalej i to, że wiesz, no to co gadaliśmy wielokrotnie, że ktoś jest aktorem albo piosenkarzem, a później się w niego wbija, że patrz, bierzesz za koncert 60 tysięcy i tak dalej, no ale musiał tam dojść, tak? To jest masa wyrzeczeń, pewnie grania po garażach, kurde, i po różnych dożynkach przez lata, żeby się dochrapać wreszcie statusu jakiegoś i mieć tą chwilę, gdzie zarobi trochę hajsu i jakby nie mam nic przeciwko temu, żeby za to płacić, żeby to było legalne i sam chętnie, wiesz, zamiast, kurde, na nielegalu obejrzeć film polski, to właśnie wolę wydać dwie dychy na Ipli i mam takie wrażenie, że dorzuciłem do tej puli i jest spoko. Za to po prostu słyszałem, że za X no niekoniecznie tym twórcom pomaga i to jest mój znak zapytania. No tutaj ja akurat będąc aktorem, no jedyne co to tylko pobieram tantiemy z zespół w przypadku powtórek seriali czy filmów, w których brałem udział. No to się dzieje automatycznie po prostu. No to i bo ty grałeś, miesięcy. Co, Wem jak miłość grałeś? Tak, tak, tak. W tym szpitalu na tej Leśnej Górce? Na dobrej nazwę tak, tak, tam chyba nawet umarłem. No. O, z kwieciorem. No, zawsze najlepiej umrzeć w filmie. Tak, tak, tak. To są epizodyczne role. Ja też bardzo możliwe, że przegapiłem jakąś swoją szansę w życiu na to, żeby... Ale ile miałeś szczęścia po drodze i tak, no już... Tak, bo... ale wiesz co, ja jestem szczęśliwy chyba z tego wyboru, bo oczywiście, żeby grać w tych serialach i filmach, no to trzeba jeździć do Warszawy, trzeba jeździć na castingi, trzeba się pokazywać, trzeba tam codziennie siedzieć. W Warszawie jest kilkaset, jak nie więcej, bezrobotnych aktorów, którzy prosto po studiach emigrują do Warszawy, wynajmują jakieś małe mieszkanie, dorabiają sobie jako kelnerzy w knajpach i codziennie po prostu chodzą na castingi i szukają swojej szansy. Gdzieś tam coś się trafi raz na jakiś czas, no ale chyba nie byłbym sfrustrowany, jakbym musiał takie życie prowadzić. Ja pamiętam takiego jednego znajomego już z dawnych czasów, który absolutnie nie zajmował się aktorstwem, natomiast co jakiś czas mówił, a tam byłem na castingu i dostałem się właśnie jakąś tam, miałem malutką rolę albo gdzieś po prostu jako statysta grał drzewo i tam, no wiadomo, to no, może nawet to nie było tak, że on grał jakąś rolę, tylko raczej jako statysta, ale właśnie to mówiąc, przypomniałeś mi właśnie taką sytuację, że no właśnie, on prowadził takie życie, czyli on coś sobie tam robił, był załóżmy mechanikiem, albo kelnerem, albo kimś tam innym, jak usłyszał gdzieś, czy przeglądał stronę, mówi, a to dodatkowa stówka wpadnie, tak? I myślę, że to też jest o tyle, znaczy nie wiem, czy to otwarty rynek taki powinien być, czy powinno to być rzeczywiście trochę bardziej kontrolowane, tak żeby, wiesz, jeżeli ktoś na co dzień zarabia na czymś absolutnie innym i załóżmy, no nie wiem, właśnie jest kelnerem, czy ma coś, jakiekolwiek inne zajęcie, ale sobie myśli, a co mi tam szkodzi, pójdę sobie i zagram, tak? No i może właśnie to będzie tak akurat, że ta twarz, ten grubas, co gruba? Że akurat grubo ten ma kościste. Być, tak? I sobie myślisz, kurde, i teraz tyle lat studiowania, tyle lat prób, a jednak taki grubas wygrywa. Mhm. No ja wydaje mi się, że jeżeli to są faktycznie uzasadnione wybory, że ktoś może zrobić dużo lepszą rolę, akurat tę rolę, niż jakiś aktor zawodowy, no to czemu nie? Tylko najczęściej właśnie z naturszczykami jest tak, że to są osoby dostosowane do jednej konkretnej roli. Jest niewielu aktorów, naturszczyków, którzy
którzy mogą zagrać wachlarz postaci. Chociaż w przypadku aktorów zawodowych w Polsce przynajmniej, to też jest tak, że obsady są robione po warunkach. Jak jesteś w szkole teatralnej, najczęściej starasz się dobierać takie teksty i takie role, które są przeciwko twoim warunkom. Jeżeli ktoś ma warunki amanta, to wtedy marzy o tym, żeby grać jakichś zakapiorów. A później jak kończy studia, no to ma warunki amanta, tego po prostu osadzają w roli amanta. No bo tak jest łatwiej, tak? Mm-hmm. Znasz, to mu przychodzi łatwiej. A znasz przykład jakiegoś takiego aktora, który, wiesz, która jakaś rola go po prostu wrzuciła do szuflady na długi czas? No to chyba największym przykładem jest Janusz Gajos w roli Janka Kosa mm-hmm. z Czterech Pancernych. Zresztą on bardzo często w wywiadach o tym opowiadał, że on chyba nie lubi tej roli. On nie lubi tej roli dlatego, że został właśnie po Czterech Pancernych zaszufladkowany. Ciekawe, no właśnie. Ktoś jeszcze z takich... Ja ostatnio oglądałem program o tym... oglądałem program o, zaraz sobie przypomnę imię i nazwisko, aktora, który grał Harry'ego Pottera. No i on bardzo, bardzo długo był zaszufladkowany, no bo w sumie to chyba z 11 czy 12 lat kręcili całą tą serię. A Jaś Fasola? Od dziecka. No chyba Jaś Fasola to najbardziej, no ale właśnie. A to przecież zajebisty aktor jest, nie? Od dziecka kręcili i tak samo Jaś Fasola, czy ten gościu i koniec. A Kevin sam w domu, co go Jackson ruchał, nie wiem czy tylko widzieliście? Tylko McCulkin miał to do siebie, jeżeli dobrze jego nazwisko wymawiam, że on faktycznie nigdzie później już nie zagrał, bo on po prostu chyba... Bo się zaćpał, bo go ruchał Jackson, no tak, to wiadomo. Z kolei aktor, który grał Harry'ego Pottera, on naprawdę sobie później dobrze radzi, tylko gra w takich produkcjach właśnie, gdzie sam siebie sprawdza, tak? A to właśnie w komediowej, a to sensacyjnej, a to i tak dalej, bardziej sprawdza siebie, ale gra cały czas, natomiast był bardzo mocno zaszufladkowany i musiał z tym walczyć i może właśnie dlatego robi tak, że gra absolutnie różne role. No pytanie, czy go chcą do tego, nie? Tak samo Jim Carrey przecież. Wydaje mi się, że to może być też świetny aktor, ale jak widzę Jima Carreya w roli, która nie jest śmieszkowata, to jest jakoś dziwnie, nie? Mhm. No tak. No tak się chyba też przez lata Andrzej Grabowski, który grał w... Ferdek, no, kurwa! No właśnie. I wjechał Pitbull i zły Ferdek, nie? No właśnie, no. No ale tu świetnie zagrał. No to jest no, bardzo dobry aktor. Jednak on potrafi faktycznie przyjąć i taką głupkowatą formułę i czy tam wiem, że to się jakoś tam nazywa dokładnie Świat według Kiepskich, to jest jakiś tam gatunek. Pamiętam, kiedyś o tym rozmawialiśmy. Jakiś sitcom, coś takiego? Nie, 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 to jakoś, no nieważne. No i z drugiej strony też potrafi zagrać zakapiora. No ale Waldek Kiepski już chyba nie pograł sobie. No chyba nie. Chociaż gdzieś tam go widziałem. To co, może Prison Break? Dziękuję ci serdecznie, Konrad, za to, że byłeś z nami w odcinku i opowiedziałeś swoją historię i kilka ciekawych faktów, więc... Bardzo, bardzo ci dziękuję. Naszym gościem był Konrad Michalak. Przez ciebie się popłakał, wiesz? Tak, ja również bardzo, bardzo wam dziękuję, chłopaki, za to, że mogłem poczuć się wyjątkowy przez te kilka chwil, chociaż z wami tutaj jakiś tam nikomu nieznany podtlenek biznesu mnie zaprosił, ale to jest ważniejsze niż TVP czy TVN. I niż te 8 dych, które ci zapłaciliśmy. Dobra, wytrzyj gluty.